polityka z regionu wschodnie. Teraz jeszcze tak na szybko. Szwajcaria, Szwecja, Luksemburg, Hiszpania. Żeby nie było zdziwień, słuchajcie, praktycznie tylko każde państwo służyło. Finlandia, no Finowie wiadomo, byli z przymierzeńcami Niemców do 1944 roku. Norwegia, teraz troszeczkę się dziwimy, że Norwegia jest takim krajem właśnie typowo faszystowskim. Chcą wyrzucać wszystkich, jak to się mówi, obcokrajowców ze swojego kraju i chcieliby powrotu właśnie takiego nacjonalizmu Dania. A to już macie młodzież właśnie z Ledensburg. Oni w ten sposób w takich koszulkach sobie przeważnie hasali po polach. Włochy, no wiadomo. Także zobaczcie, praktycznie każde państwo wystawiało, no Francję już pokazywałem, wystawiało na początku swoich żołnierzy, tylko tak jak już zaznaczyłem. Jestem właśnie dumny z tego, że wśród tych siepaczy nie było Polaków. I zwróćcie uwagę, symbole, które wam dosyć często pokazują. No to dobrze, że nie było tych Judaszy. Jako Judaszy. To są symbole ironiczne. Także te symbole, które ja spisuję, słuchajcie, mam w notesie spisane, to są właśnie te symbole. I zwróćcie uwagę, to jest ukraińska. No gdzieś mi tam myśleli, ale to jest ochotnicy ukraińscy właśnie spod symbolu Trezuba. I ten symbol teraz, słuchajcie, jest wszechobecny na Majdanie. Jak pamiętacie, pokazywałem wam kiedyś podziemia, nie będę mówił gdzie, to znaczy powiem, że Rize, gdzie jest ten symbol na betonie. Pokazywałem go bardzo często i to właśnie teraz się dowiedziałem, tak, że to nie był symbol tych więźniów, Ukraińców, którzy tam pracowali, tylko prawdopodobnie to pomieszczenie odlewali normalnie Sysmanie, odlewali Ukraińcy w ostatnim momencie. To jest bardzo taka ciężka historia, że właśnie więźniów zapędzono do jednej ze sztoni, wysadzono, a Ukraińcy, znaczy żołnierze, wartownicy, którzy ich pilnowali, odlali to pomieszczenie z betonu. Bo to jest faja, to jest tandeta, to jest wiadomo. A żeby zaznaczyć swoją obecność, ten symbol był, jest na suficie odlany, jest symbol ten odlany, odlan, i jest swastyka obrotowa. To znaczy ta taka jakby kolista. Także słuchajcie, historia, jaką my znamy, jaką my wiemy, jaką tworzymy, jest dla nas praktycznie w ogóle niezrozumiała. Prosicie mnie tam, żebym wypowiadał się na jakieś tam tematy, słuchajcie, nie podejmuję tych tematów, bo ja nie jestem specjalistą w tych tematach. Ja nie mam zielonego pojęcia o strukturach gospodarczych. Ja nie jestem chemikiem, nie jestem atomistą, także proszę was bardzo, o takie tematy nie nalegajcie, bo nie wiem. Po prostu nie wiem, nie znam się, coś słyszałem. A nie chcę wyjść na większego oszołoma niż jestem, zabierając zdanie w tematach, gdzie bardzo ważne mnie zdanie. Niech on nie mówi, że on jest oszołomem, wiesz. No i do zobaczenia w terenie. Zapraszam wszystkich chętnych. No, dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Bardzo mądra. Bardzo mądra. Groźbą. Tak. Tak. Proszę, będziemy. Tutaj będziemy mieć posłuszkę ukraińską, a tam będziemy mieć. Tak.